Turnik. Początek sztabu. Początek sztabu, no. O właśnie. No, jeszcze srebrzenie widać. Ładna srebrna wersja. Cichy sygnał, 3 godziny łażenia po ziemiankach głębokich. No i w końcu jest. Ciężki, ma sporo informacji, zapewne. O Boże, jeden wielki purchel niestety. Chociaż ta warstwa trochę odeszła. Niestety cała wilgoć zbierała się w środku w hełmie. Zapewne przy próbie wyciągania tej twardej, mokrej ziemi wyjdą dziury. Tego lepiej go chyba nie ruszyć. Co najwyżej wyszczawiować i cieszyć oczy. Już fasunek się zachował ze skórką. No dobra. O, musiałem uderzyć. No niestety. Dziurę dostał. Dostał strzała. A, dlatego mamy ten fasunek tak postrzępiony. Ciekawy artefakt. Nie jest zły jak na M4-2. Także to jak przedtem już mówiłem, prawdopodobnie odłamek. Uderzył sobie. Otworu wylotowego nie ma prawdopodobnie. Albo nie miał już tyle siły, energii, bo ktoś miał pecha. Widzimy, że fasunek też oberwał przez ten odłamek, może kulę. Tak czy siak, ciekawostka. No jest jakaś książka.
Ale ładne. Szturnik. Początek sztabu. Początek sztabu, no. O właśnie. A jeszcze srebrzenie widać. Ładna srebrna wersja. A myślę, że cały spokojnie będzie. Wersja zimowa, żeby nie było mu zimno. No dużo tego papieru, kurczę. Chyba, że jakieś dokumenty na tym leżały. A widać, że to zdrowe w środku, na szczęście. No kurczę, wieniec idealny. Kawałek. No bardzo spokojnie. Ty. Ja tak myślę, czy to nie jest, kurczę, złota wersja. Wiesz, to srebrzenie, to on dostaje takiego nalotu. No w sumie jak z tym algemajem twoim. Ale kurczę. Ty, nie, to będzie mu zimno i co ty robisz, kurczę? Dobra, pokaż go na chwilę. 100% srebrzenia będzie. Tomek? No jak na razie wygląda? Zacnie. Witamy ponownie. Tym razem pan Jacek serwuje nam tak zwaną kanapkę z nieśmiertelników. Jeden nieśmiertelnik, drugi, tu dwa, tutaj dwa jeszcze. No niestety niewybite, nienadane. No. Ale takie kanapki to... To my lubimy. To można z rano zjeść. Nie będę ich na razie rozwalał. Nie, szkoda. Raz, dwa, trzy, pięć tu jest. Tu jest pięć, tu już mamy osiem. No niestety, ani jedna. No wcześniej jedna wybita wyszła. Połówka. Połóweczka. Ale aluminiowa, więc troszkę ciężko cokolwiek zobaczyć. To ja zamiast ten, zamiast bombek na choinkę powieść te nieśmiertelniki. Już, szkoda. Siódmy. Sobie niemiaszki bawiły się w blaszki. Ciąg dalszy nastąpi. Pozdro 600. No tym razem nie stalówka, tylko mosiężna. Ładnie w papierki zawinięta, więc spodziewamy się ciut lepszego stanu. Mimo tego, że popalona. Tłoczka. Aha. Nie, no słuchaj. Nic im nie zrobiła temperatura. Ci powiem więcej, te papierki i tak dalej w skłonie zakonserwowało lepiej. No ładna jest, ładna. Czarnuszka. To ile już jest? 3 czy 4? Stalowe? Piąta. To jest piąta. No, osiężna. Piękna, odwróć Jacku.
kompletna ze szpilką, nienadana. Tak sobie oto, proszę Państwa, kopiemy sztabiki. Pozdrawiamy. Jeszcze trzeba na spokojnie w domu. Thank you.